redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie. O godzinie 18 msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej, członka Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Początek transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji TRFAM o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy. Warszawiacy muszą się liczyć z utrudnieniami w komunikacji, ale też specjalnymi warunkami bezpieczeństwa w stolicy. Rzecznik stołecznej policji Sławomir Marczak podkreśla, że w najbliższej okolicy miejsc lotu liderów nie będzie dostępu. Kierowcy muszą się zapoznać z ograniczeniem ruchu. Pamiętajmy o tym, że tam, gdzie... Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Aktualności dnia rozpoczynamy naszą audycję. Drodzy Państwo, w Sejmie odbyła się debata nad wnioskiem o odwołanie ministra MSWiA, Mariusza Błaszczaka. Oczywiście szef MSWiA pozostaje na stanowisku, tak zdecydował swoim. Wcześniej premier Beata Szydło broniła swojego ministra. Posłuchajmy fragmentu tej właśnie wypowiedzi pani premier rządu Beaty Szydło. Na dzisiaj wszyscy pewnej refleksji. Pokazuje się totalna opozycja, która przyjęła niszczącą debatę politycznej, publicznej w Polsce, nie mając dla Polaków żadnej oferty programowej, nie mając dla Polaków żadnej oferty merytorycznej. Postanowiła, że zgłaszając ciągłe wota nieufności wobec członków rządu, będzie próbowała w jakiś sposób w przestrzeni publicznej zaznaczyć w stanowisku przekazanym polskim. Tyle tylko, że zaczynam się zastanawiać nad pewnym faktem. Dlaczego najczęściej zgłaszanym wotem nieufności jest wotum nieufności wobec ministrów odpowiadających rządzie Prawa i Sprawiedliwości?